Bóg jest trudny do zrozumienia, bo takim go sobie uczyniliśmy. Tak prawdę mówiąc, to my jesteśmy skomplikowani. Bywamy poważni tam, gdzie należy się radować i śmiejemy się wtedy, kiedy należy zachować powagę. Zaciemniamy oczywiste rzeczy i lekceważymy istotne. W przykazaniach dopatrujemy się ograniczeń, a nie wolności. Gdyż jako wolność niestety rozumiemy swawolę. Chcielibyśmy żyć według naszych zasad, a to oznacza, żeby były one łatwe i przyjemne. Jakbyśmy byli jedynymi istotami na ziemi, bez liczenia się z innymi. Naprawdę o grzechu reagujemy oburzeniem i nie przyjmujemy jej. I co jest bardziej skomplikowane? Relacja między Ojcem, Synem i Duchem, czy ludzki umysł? W Bogu jest porządek, którego nam brakuje. Jest harmonia i zrozumienie. Bóg, który Mojżeszowi przedstawił się imieniem Jestem, a imię to oznacza obecność. Wtedy, teraz i później. To samo mówi Jezus, kiedy posyła swoich uczniów. Jestem z wami aż do skończenia świata. Możemy pokiwać głową z aprobatą, że to miło ze strony Pana Boga, że czuwa nad nami. Ale co dzieje się w głowie? Czy rozumiemy tę opiekę? Mojżesz poucza lud, żeby zobaczył, co wydarzyło się w ich historii z Panem Bogiem. Stworzenie człowieka, głos z płonącego krzewu, plagi egipskie, wybranie konkretnego narodu, przygotowanie obiecanej ziemi. Abstrakcja dla nas, gdy to czytamy. Jednak patrząc na to, co nas otacza, przychodzi chwila refleksji i opamiętania. Kto mógłby to lepiej zaplanować? Człowiek nie jest do tego zdolny. Przypadek nie jest tak logiczny i uporządkowany. Mojżesz dodaje, poznaj, że Pan jest Bogiem. Strzeż Jego praw i nakazów, by dobrze ci się wiodło. Przecież pragniemy dobrego życia. I kiedy dziś nasza uwaga skupiona jest na Trójcy Świętej, nie możemy zatrzymać się tylko na stwierdzeniu, że to za trudne dla pojęcia. Bóg jedyny w trzech osobach dotyka różnych aspektów naszego życia, a nawet więcej, całego naszego życia. Ojciec to ten, który z całą miłością i troską zwraca się do każdego z nas, który na długo przed naszym pojawieniem się już o nas myślał i miłował. Nawet gdy może to nasze dzieciństwo było dziełem przypadku, byle jakie, to początek jest właśnie w Bogu. Święty Paweł przypomina, możecie wołać Abba Ojcze, bo jesteście synami Bożymi. Czy ktoś, kto nas miłuje, pozwala nam na wszystko? Nie. Raczej w swej miłości ogranicza nasze pewne zachcianki dla naszego bezpieczeństwa. Tak więc Ojciec jest tym, który miłuje, ale i wychowuje. Syn jest uosobieniem tej miłości. Z jego podejścia do człowieka powinniśmy uczyć się wzajemnej relacji. Umieć zainteresować się drugim człowiekiem. Nie zatrzymywać się tylko na tym, co powierzchowne. W Jezusie jest także istotny wymiar służby i poświęcenia, czyli rezygnacji z siebie. Jego ofiarniczy styl życia nie jest wynikiem lęku, ale odwagi. Kto potrafi ustąpić w słusznej sprawie dla większego dobra, ten zyskuje. W liście do Rzymian przecież są słowa, nie otrzymaliście ducha niewoli, by znów się pogrążyć w bojaźni. I tu wkracza trzecia osoba, Duch Święty, który sprawia, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Wspiera nas w naszych działaniach. I tym samym zamyka się koło. Nagle staje się jasne, że trzy osoby nie są odrębne, choć różne pełnią funkcje wobec nas. My nie jesteśmy podzieleni, choć różne w nas dzieją się rzeczy, myśli i odczucia. Obecność Boga w naszym życiu zapewnia kompleksową opiekę na każdym polu. Ewangelista Mateusz pisze jednak o apostołach, niektórzy wątpili. I my wątpimy. Kto z nas nie miał wątpliwości, czy ta cała religia i wiara to nie jest jakaś iluzja? Czy moja modlitwa to jest dobra? Czy Bóg mnie słucha? Zapewne każdy. Z drugiej strony, czy porzucenie Boga, wiary i Kościoła, i życia duchowego da mi poczucie wolności, że teraz mógłbym sam decydować o swoim życiu? Obawiam się, że nie. Ksiądz Pawlukiewicz mówił, że tam, gdzie pojawiają się łzy, tam dotknęliśmy rzeczywistości. To, nad czym płaczemy, jest dla nas ważne. Może i nad sobą płakaliśmy, a może i nad naszymi wątpliwościami. Bo nas wszystko przerasta, jest trudne do pojęcia. Chciałem jednak zauważyć, że z wielu sytuacji, w których się znaleźliśmy w naszym życiu,
moglibyśmy nie wyjść, gdyby nie rozpaczliwe wołanie do Boga, nawet gdy się go nie czuje. Rozejrzyj się. Zobacz radość dzieci, które czasem wyprowadzają cię z równowagi. Zobacz miłość młodych, którzy trzymają się za ręce. Zobacz staruszków, którzy sprawiają wrażenie upartych i obstających przy swoich racjach. To wszystko są relacje na wzór Trójcy. To wszystko ma swój czas, miejsce i konkretne potrzeby, żeby zaistnieć. Tak jak Bóg w naszym życiu. I teraz wyobraź sobie, że Boga w nim nie ma. Jakim byś był wtedy człowiekiem? Warto odpuścić i pozwolić się prowadzić. Nie szarpać się i nie ustawiać Boga pod swoje dyktando. Ojciec Raniero Cantalamessa pisze: kiedy stajemy na brzegu morza czy jeziora i chcemy wiedzieć, co jest na drugim brzegu, to nie wpatrujemy się w horyzont, ale wsiadamy do łodzi, która nas na ten przeciwległy brzeg zawiezie. W stosunku do Trójcy najważniejsze nie jest dociekanie na temat tajemnicy, ale trwanie w wierze Kościoła, który jest łodzią prowadzącą nas do Trójcy. Najpiękniej doświadczymy tego w Eucharystii, która jest ofiarą składaną Ojcu przez Syna w Duchu Świętym. Bo msza święta może być codzienną kąpielą w Trójcy, pełnym zanurzeniem w tajemnicy. Nie ma więc co się wysilać, jak to wszystko działa, ale pragnąć codziennie doświadczać miłości Ojca, bliskości Syna i mądrości Ducha. Z takim zapleczem inaczej się idzie przez życie, które otrzymaliśmy, żeby się nim cieszyć i wielbić Tego, który każdego dnia próbuje prostować nas, a jednocześnie odkrywać siebie. Do zobaczenia za tydzień z Panem Bogiem.